No jesteśmy już po drugim waszym meczu, czyli dzisiaj już nie gracie. Wczoraj dwa, dzisiaj dwa. Jesteście zmęczeni? Bardzo, jak na razie no nie mamy odpoczynku w ogóle. A odnowa biologiczna jakby... Regeneracja, masażer, roller, jakieś takie proste rzeczy. A basen? Nie, nic nadzwyczajnego. Za chwileczkę mecz między Spójnią a drużyną z Niemiec i Tans to wygra. Nie wiem, ale wiem, że będzie bardzo ciekawy meczyk. Bardzo fajny meczyk. Ale Spójnia wygrała z Niemcami wysoko. Z którymi Niemcami? Titans. Sałata. Łata. MVP dzisiaj. 11 asyst. Z czego ci zabrakło do double-double? Jednego punkta. To miałeś 9. No. Przechwyty. Nie wiem. Słuchaj, z tego co wiem, można to powiedzieć, bo mało kto słucha tych wywiadów. Odjeżdżają jutro, dzisiaj Szopa i Chałupa, tak? Dacie radę bez nich w meczu z Niemcami? Będziemy się bić. Damy radę. Ten chłopak będzie... Słuchaj, no jak tutaj oceniasz w ogóle poziom tych rozgrywek ceblowskich? No nie no, to jest chyba najmocniej obsadzony turniej ten tutaj, no i prawie każdy mecz jest wyrównany. No oprócz może naszego i Spójni za kapo, no ale każdy mecz jest raczej wyrównany. Jesteś w kadrze Dolnego Śląska, blado wypadliście w Radomiu. Powiedz, co się wydarzyło? Możliwe, że za mało treningów, za mało zgrani byliśmy. No i tyle. Zibi jak zwykle w czerwcu robi finał Mistrzostw Polski. Rocznik 2008 niestety mi odmówił. Wiesz o tym, nie? Pomidor. No nie wiem. A 29 Tomek Niebalski obiecał, że będziecie, tak? Oczywiście, będziemy. Ale już jest na 32, tylko na 16. Jest to dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że tak. Mniejsza intensywność i mniej zmęczenia. A termin 15 czerwiec za późno? Idealnie. No właśnie. Szopa, ty się pakujesz do domu, tak? To jest. A ja myślałem, że zostaniesz do końca. Potrzebujesz ten jeden dzień od początku przed kadrą. No trener Maciek nam tak zaproponował z Augustem. Nawet tak, nie wiem czy powiedzieć, że nalegał, no ale zaproponował. No i tak zrobiliśmy. I wracamy. Kto wygra ten turniej? Pomidor? Pomidor. Drugi pomidor. Teraz arbuz. Dobrze, a jak w ogóle tutaj atmosfera na hali organizacyjnie? Jak to wygląda? Zakwaterowanie? Chyba nie najgorzej. Nie jest wszystko super. A gdzie byliście wcześniej? Gdzie my byli? W Trnawie. Też było bardzo fajnie, ale tutaj w Spójni też jest bardzo fajnie. Byliście w hotelu Spektrum? Tak. To ja też tam byłem, z Żarami. Fajny hotel. Ale hala już nie do końca taka. Ta sportowa hala, centrum, tak? Przy basenie. Tak. No to ja też tam byłem. Myślisz, że dostanę zaproszenie od WKK na finał Cebla? Dostaniesz, czemu masz nie dostać? Przyjedziesz na wywiady robić. A ja z nimi nie tylko wywiady robię, bo widzisz i zdjęcia, i filmy, i w ogóle konkursy. To są jacyś ludzie, którzy nawet ich nie robią, więc nie wiem, kto to organizował. No to właśnie, a on nie ma robić. A jak się podoba ten turniej? Co się podoba? Jak się podoba? Jak ci się tu podoba? A, ogólnie jest dobrze. A najlepszy trener WKK? Maciek Grzybek. Tak? Maciek Grzybek. Jego największy sukces? No Mistrzostwo Polski. W tamtym sezonie. Pozdrawiamy wszyscy trenera Maćka. Tak, życzymy zdrowia. I życzymy zdrowia. Ja też życzę Maćkowi zdrowia, bo rozmawiałem z nim. No, będziemy widzieli. No jeszcze jutro może będę z wami wracał, już nie przeszkadzam. Dziękuję za troszeczkę. No możecie pozdrowić na koniec dnia. Ja pozdrawiam mamę, tatę, trenera Maćka i mojego psa. A dziewczyny? Nie pozdrawiam. Ja pozdrawiam Filipa Drzazgę, Helmecika i psa Augusta. A dziewczyny? Pomarańczo. Ja pozdrawiam oczywiście Małpkę Bubiego. Wiem, że to oglądasz.
Franka Szczepańskiego, Mateusza Karwika, pana w różowych kroksach, mamy tatę, rodziców i wszystkich. A dziewczyny? Arbus. Dziękuję, na razie. I raz, i dwa. UKK.